Ta mikroskopijna planeta, zamieszkana przez przezabawne stworzenia nazywające siebie ludźmi, zatoczyła kolejny cykl wokół ich malutkiej gwiazdy. Swoją drogą, ciekawy sposób na odmierzanie czasu wymyśliły sobie te stworki, aby mieć poczucie, że w ogóle cokolwiek rozumieją i nad czymkolwiek panują. Uwielbiał spacerować po ich świecie. Byli doprawdy przezabawni. To, jak dopasowywali sobie różne dziwne święta do, jak to nazywali, dat, było wręcz kuriozalne. Święto Słońca, teraz zwane Bożym Narodzeniem, przesilenie wiosenne, Ugadi, Onam czy Id al-Fitr, chociaż było też wiele świąt ustanowionych na cześć jego panów, jak chociażby Navaratri. Był też jeden dzień, wyjątkowo bliski jego sercu? No, jeśli jakieś miał, to tak. Sam zapoczątkował go bardzo dawno temu, pokazując jednej z tych wysolutkich małpek, czym jest psikus. Założył wtedy jedną ze swoich wielu masek, by nie wystraszyć stworzenia, a potem podpowiedział młodemu ludzikowi, aby dzban z winem, który ojciec stworzenia komuś przekazywał, zamienić na dzban z wodą. Śmiechu było co niemiara, choć nieszczęsny ojciec został za to stracony. Cóż, zdarza się i tak. Od tamtej pory lubił co cykl wracać na ten jeden dzień, początkujący coś, co ludziki nazywały czwartym miesiącem i podpowiadał im różne niegroźne psikusy, a przynajmniej niegroźne dla niego. Choć rzadko zdarzało się, że któraś z ofiar żartu traciła swoją wątłą, cielesną powłokę, by stanąć przed jednym z jego panów, to przypadek ojca winiarza nie był odosobniony. No, ale. Co tu zbroić tym razem? Postanowił sam coś dać od siebie, tym pociesznym stworzeniom. Spacerując po jednej z ich dróg, ujrzał istotę idącą z jakimś pakunkiem. A więc mamy tegorocznego wybrańca. Pojawił się tuż za stworzeniem i szeptem je uśpił. Człowiek upadł na ziemię, jednak pakunek udało się złapać. W środku było coś, co małpki nazywały pizza. Zabawne mają te swoje słowa. Co my tu mamy? Kawałki mięsa w dziwny sposób obrobione? To im niepotrzebne. No i trzeba dołożyć coś od siebie. Spakowany posiłek trafił do ludzika, a ten po krótkim poleceniu wrócił do swojego spaceru. Tak łatwo było nimi manipulować. Szedł za stworkiem, aż ten doszedł do jednego z ichnich schronień. Przywitały go dwa inne, bardzo podobne ludziki. Wszyscy zniknęli w środku. Ciekawy zajrzał do środka pomieszczenia i zobaczył, jak ludzie otwierają pakunek. Z przyjemnością spijał grozę z ich twarzy, kiedy ujrzeli na swojej pizzy zamiast mięsa. Kawałki ananasa.
Prima aprilis. Do zobaczenia za rok.